Powiemy teraz o postaci Mariana Gołębiowskiego, pseudonim Ster. To był żołnierz, który różnił się może tym od swoich kolegów, że zmarł dopiero w 1996 roku w Warszawie. On przeżył wiele lat po wojnie. Przyjrzyjmy się jego losom. On był synem szewca i nauczycielem. Skończył seminarium nauczycielskie i pracował także jako reporter, ale nauczyciel geografii, historii i wychowania fizycznego. Oczywiście tu mówimy do 1939 roku, czyli tak do wybuchu drugiej wojny. Osoba niezwykle barwna. W 1939 roku po zdobyciu pewnego doświadczenia i wykształcenia przeniósł się do Kołomyi. To też jest takie miasteczko kresowe w okręgu Stanisławów. Marian Gołębiewski, oficer rezerwy, został skierowany na te Kresy Rzeczpospolitej, na południowo-wschodnie Kresy, żeby tam się po prostu osiedlił. Takie było zadanie rodzin wojskowych wtedy. Osiedlić się w tamtym rejonie i wzmacniać polskość. Oczywiście, kiedy wybucha wojna, jako ochotnik zgłasza się do wojska, zostaje wcielony do pułku piechoty. Dwa tygodnie po agresji niemieckiej, skrytobójczo, Polska otrzymuje cios w plecy od Sowietów, więc rejon, w którym się znajduje, nie sprzyja specjalnie temu, żeby walczyć o Polskę, tym bardziej, że ta armia, ta lawina właściwie sowiecka, która naciera na Polskę od wschodu, jest nie do powstrzymania, więc podejmuje skuteczną próbę przedostania się do Rumunii i stamtąd okrężną drogą w końcu udaje mu się dotrzeć do Francji, gdzie kolejny raz pojawia nam się słynny Camp de Ketkidéon, czyli ten obóz dla polskich żołnierzy, polskich oficerów, i tam właśnie odbywa szkolenie. Przydzielony do pierwszej dywizji grenadierów i walczy też w Alzacji i w Lotaryngii, walczy z Niemcami. Tak, nawet jako dowódca plutonu, później dowódca kompanii, więc to jest człowiek, który ma żołnierskie rzemiosło we krwi. Dostał się do niewoli i uciekł w październiku 40 roku przez Francję, Hiszpanię i Gibraltar. W 41 w lipcu dotarł do Anglii. Do Anglii, tam zaczyna się już ta formacja. Tam służy, tam się dowiaduje o kursie tym, który jest prowadzony jako wyższy kurs administracji wojskowej, czyli tak naprawdę kurs cichociemnych. Zgłasza się na ten kurs. Tego dokładnie nie wiemy, czy sam się zgłosił, czy też ze względu na swoje unikalne umiejętności został przez kogoś dostrzeżony i zaproszony na ten kurs. Przechodzi szkolenie na cichociemnych. Ciemnego i zostaje zrzucony do kraju 2 października 1942 roku. Niedaleko Dęblina ten zrzut się odbył i on pełnił tam funkcję szefa kadywu w tym okręgu lubelskim AK. Tak, to taki okręg dosyć trudny, bym powiedział. No, nie było wtedy okręgów łatwych, ale teren bardzo sobie upatrzony przez Niemców. Trwają intensywne walki polsko-ukraińskie, tak mniej więcej do czerwca 1944 roku. A potem ta sytuacja się zmienia i tu rzecz zadziwiająca, bo Ster, czyli Marian Gołębiewski, postanowił w pewnym sensie sprzymierzyć się z Ukraińcami. Marian Gołębiewski na początku jest ich bezwzględnym wrogiem. Stara się tępić wroga jak tylko potrafi najlepiej, a jest dobrym żołnierzem. Natomiast w pewnym momencie przychodzi czas może nie tyle refleksji, ile zrozumienia, że nie da się walczyć przeciwko wszystkim. Cofająca się armia niemiecka, z drugiej strony napierająca armia czerwona, z trzeciej strony partyzanci ukraińscy. No i w tym momencie Marian Gołębiewski podejmuje bardzo taką śmiałą decyzję i mało popularną w kręgach Armii Krajowej o tym, żeby nawiązać współpracę z Ukraińcami. Przeciwko Sowietom. Przeciwko Sowietom, zgadza się. I ta współpraca przez jakiś czas się toczy. On zrozumiał konieczność kontynuowania walki i zrozumiał też ten fakt, że jeżeli Polacy się nie dogadają z Ukraińcami, to Sowieci nas rozegrają, jednych i drugich. Współpraca nie doszła do skutku. Rząd na uchodźstwie przez swoich reprezentantów w kraju nie wyraził zgody na to, żeby Polacy współpracowali z Ukraińcami. Jego działalność powojenna to właściwie nie tylko te pierwsze lata powojenne, ale praktycznie do śmierci on walczył z komunistami, on działał, był czynnym działaczem. Tak, Gołębiewski w swojej historii siedzi w najokrutniejszych więzieniach, bo przechodzi przez Mokotów w Warszawie, przechodzi przez słynny Rawicz i jeszcze słynniejsze Wronki. Jednak w wyniku amnestii wychodzi 21 czerwca 1956 roku na wolność. Próbuje działać na rzecz Polski. Także w 1959 roku stara się podjąć próbę zorganizowania tajnej organizacji antykomunistycznej, która by walczyła z systemem represji, który wtedy panuje w Polsce. Robi to z jednym z braci Czumów. Później też bracia Czumowie przewiną się w jego życiorysie w latach 70. Właśnie, to jest ciekawa historia. W czerwcu 70 roku zostaje aresztowany właśnie w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Mówi się, że te lata 70 to już są takie bardziej lekkie w porównaniu do tego najcięższego okresu komunizmu, lat 44-56, a jednak widzimy, że cichociemny
znany Marian Gołębiewski, jest dalej przetrzymywany w więzieniu. Bierze udział w strajku głodowym w 1980 roku, solidaryzując się z więźniami politycznymi. Po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany, zatrzymany, ale w maju 1982 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę z tego, co wiemy z jego wspomnień, on do tego wyjazdu został zmuszony. W Stanach Zjednoczonych żyła jego, czy też mieszkała jego siostra i on został przez komunistów po prostu wyrzucony z kraju, zmuszony do emigracji. Był jednym z inicjatorów budowy w Nowym Jorku pomnika Katyńskiego. Do kraju wracał w 90 roku. 18 października 96 roku Marian Gołębiewski umiera. Jest pochowany w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. Gościem Eureki był dziś historyk Grzegorz Hanula.